Cześć, cześć, cześć. Witajcie, kochani. Mamy Linux Mint 20.2. Wersja Cynamon. Albo Cinnamon, jak niektórzy to wymawiają. I będziemy się bawić w dostosowanie czy przystosowanie to do swoich potrzeb i upodobań. Tutaj już od razu z pudełka mamy najważniejsze wszystkie programy, które podejrzewam wystarczą znacznej części użytkowników, ale nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to odpowiednio wzbogacić albo zubożyć, jak kto woli. Spróbujemy przesunąć ten panel na górę, tak jak ja to lubię, więc spróbujemy Move. O, i teraz jak tutaj klikniemy, to nam się przesunął na górę. Bardzo dobrze. I teraz mamy dostęp do tych wszystkich programików tutaj. Te, których najczęściej się używa, można sobie na panel przenieść czy wkleić. No, powiedzmy, że te Pix to prawy klik i Add to Panel, i to nam tutaj wskoczyło. Ot, i mamy. I od razu te zdjęcia ekranu, które wcześniej zrobiłem, tutaj się wszystkie pokazały. Co możemy jeszcze zrobić? Zmienić sobie tapetkę. Tutaj są te wszystkie przydziałowe, ale mamy wybór z wielu wcześniejszych wersji tego Linux Minta. Także ten wybór jest naprawdę bardzo bogaty w porównaniu do innych takich bardziej spartańskich. O, można taki sobie piękne Kyoto zafundować, albo takie drzewko na środku jakiejś łączki, to jeszcze z ptaszkami. Ja akurat tutaj mamy inne z tej edycji Ulisa Sydney Opera House, albo też ostatnia Uma czy Ama, i też mamy Sydney, tylko troszeczkę inny bardziej taka gładka powierzchnia tej zatoki sydneyjskiej jest tutaj, a mnie jakoś najbardziej ten obrazeczek odpowiada. Jakoś tak się najswobodniej w tym środowisku czuję. Co jeszcze można tutaj sobie zmieniać w tych preferences? No właśnie, jedna niedogodność to, że mamy po angielsku w tym trybie live. Jeżeli się instaluje, to nie ma problemu, żeby to zmienić sobie na polski język, i wielu właśnie tak robi. A tutaj w tym momencie zostanę przy angielskim. I w tych preferences jest opcja Preferred Applications, Screensaver, System, Themes. A zobaczmy sobie, jakie są te theme, czyli tematy. Można sobie zmienić desktop mint dark,
add settings, show icons in menus, scroll bar behavior. Aha, jakiś tam błąd pokazał się. Tutaj można sobie zmienić na niebieskie, jak ktoś woli. No ja myślę, że ten zielony w tym przypadku to jest całkiem ok, ale zobaczymy. No powiedzmy taki chcemy i jak to teraz wygląda. Ano tak. Wrócimy do tego zielonego. Albo mint dark, tutaj taki. No może nawet taki być. Można przystosować sobie inne też rzeczy tutaj. Poszukamy w tych preferences. Advanced network backgrounds. Desktop disks, display effects. Extensions, hot corners, keyboard, privacy. O, Qt5 settings. To pozwala niektóre aspekty graficznego tego interfejsu. W tej chwili mamy styl GTK 2, GTK 2, ale można i to właśnie charakteryzuje się tymi ostrymi takimi krawędziami, ale można to zmienić na Clear Looks, na przykład Apply OK. Teraz o tutaj nam tak pozmieniało. No dobrze. Jeszcze raz sobie spróbujemy zmienić tak. Jak to było? Qt settings. Ten clean looks, a ten motif na przykład. Tak. No zobaczymy. Apply. I OK. Niektóre rzeczy to dopiero po zmianie po restarcie desktopu to się zmieniają i pojawiają. Tutaj sobie kamerkę wrócimy. O, się można schować w ten sposób, jak się tutaj klika. Tutaj mamy ten programik Pix. I zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Otworzymy może Account Applets. Backup tool. Firewall configuration, czyli konfiguracja tego ogniomurka. To można sobie włączyć. I ewentualnie pozmieniać te rules, czyli te ustawienia. Files.
Teraz jak chcemy nowy otworzyć, to Ctrl N otwiera nam nowy nowe okno tego menadżera plików. Wejdziemy sobie do tego Kingstona i z Apps przekopiujemy do Downloads te, których najczęściej używamy. A więc GIMP i może OpenShot albo nowy Kdenlive Live, bo właśnie mniej więcej, między innymi po to uruchomiłem ten Linux Mint, żeby sprawdzić, jak wygląda ten Kdenlive Live 20.08. Więc jeżeli chcemy uruchomić ten App Image, prawy klik, idziemy do Properties, Permissions i tutaj Allow Executing File as Program. I teraz jak to po prostu Enter, od mamy nową wersję bardzo przydatnego programu do edycji wideo, filmików. Może nawet to nam pokazuje. Desktop, a my sobie teraz przejdziemy może do tego foldera, w którym mamy jakiś film. Może właśnie pokażę chyba w tym Kingston. Mamy dwa otwarte. Nie, to Ctrl N. I teraz otworzymy ten Kingston Linux Mint. I to są te rzeczy, które wcześniej robiłem, a to nagrywane jest taką komendą kiedy przyciska się Ctrl, Alt, Shift i R i można wtedy nagrywać ekran bez tego wokoscreenu. Tyle, że bez dźwięku. Przekopiujemy sobie tutaj. No profile found for your clip. 15 cancel. Bo my chcemy, żeby to był nie 15, tylko 25, taki jak potrzebny jest do YouTube'a. I tutaj właśnie nagrałem proces wgrywania tego Linuxa Mint na USB. To dosłownie zajęło kilka minut, bez porównania szybciej niż instalacja Windows czy jakiegokolwiek innego systemu operacyjnego. Bardzo szybka i fajna sprawa. Także pierwsze spojrzenie na Linux Mint 20.2.
Ctrl Shift plus plus plus. To nam powiększa czcionkę na w tym i napiszemy sobie minus A, czyli all, i pokazuje nam, że mamy jądro 5,4. I teraz zrobimy free minus M, to jest w tej chwili z chodzącym woko screenem, zajmuje nam 1700 pamięci. Normalnie to jest o przynajmniej 1000 mniej. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.